Witam was tutaj, cześć, czołem wzdłuż. Zapraszam was na kolejny odcinek z CityCans PlayStation 4 Campus. Tak, jesteśmy tutaj z dodatkiem Campusem i od razu mówię, zostało dni do metra warszawskiego, do otwarcia metra na Woli. Powinno się teraz wyświetlić, ja nie wiem, bo nie wiem, kiedy będzie odcinek wyświetlany. Śnieg do okna mam w ogóle, tak po drodze, więc naprawdę ciekawe, możecie już widzieć, kiedy nagrywałem. I tak, od razu, mamy tutaj nasz piękny Colossal Lines. O, tego nigdy nie zauważyłem. Mamy tutaj piękny nasz hub dla statków i jak możecie domyśleć, to jest istne centrum wszystkich statków z okolicy. Wszystkie statki tutaj płyną. No zupełnie po prostu, ja nie wiem czy ktokolwiek jeszcze, bo my mieliśmy jeszcze jeden port, tutaj jest, no właśnie. I z niego chyba ktoś tam jeszcze korzysta, ale nacisnę na ten ktoś tam. Bo teraz większość statków płynie tylko i wyłącznie w jedno miejsce, to miejsce. To jest no, co najmniej dziwne. Teraz się w ogóle zastanowiłem, jak jest tutaj ze śmieciami, bo najbliższe miejsce do śmieci jest chyba daleko. No i co tutaj? I tu widzę problem z wodą. Tak, mamy problem z wodą, a ja go nie zaspokoiłem, ponieważ się zastanawiałem, co jest z naszymi ściekami. One tutaj tak mocno, bardzo mocno płynęły. I przez to wyłączyłem w ogóle tutaj, no, tą część tutaj z tej komunikacji. Więc my to też i wyrzucimy to, bo to za chwilę zacznie nam ciągnąć to, czego byśmy nie chcieli ciągnąć. Nie muszę mówić, o czym ja mówię. I przestawmy sobie. Byłoby dobrze w innym miejscu. My tu teraz mamy dosyć dużą obszar na mapę. To może i z tego byśmy nawet skorzystali. Tutaj, od tej strony jest kompletnie nic. Kompletnie nic niewykorzystane. Ale tutaj jest bardziej część przemysłowa. A to jest nawet lepsze miejsce. Bo ty za chwilę zaczniesz mnie tutaj ciągnąć. Już ścieki, a tego bym bardzo nie chciał. Więc tutaj sobie postawmy wał, coś, no, coś takiego, żebym mógł mieć tutaj głębsze dno. O, dobra. Teraz zróbmy głębsze dno do tego miejsca. Dzięki temu będę mógł. Będzie więcej wody i się nie okaże, że nagle się skończyło tutaj. Więc proszę bardzo, to jest zrobione. I teraz wystarczy poprzenosić ciebie. Ciebie tutaj twój kolega, który za chwilę będzie ciągnąć ścieki, czego bardzo byśmy nie chcieli. I jeszcze jeden nowy, bo nam ogólnie już nie starczy. Więc jeszcze jeden nowy, proszę bardzo. I chyba jeszcze jeden jest ze ścieków do przebudowy na ekologiczne, w sensie na oczyszczanie. Tak? O tak. Tutaj jest jeszcze jeden stary, to my też go wywołamy. Tutaj zrobiłem nową sekcję, tak ładnie wyglądają teraz. Ale wiadomo, że to kiedyś będzie trzeba ich przynieść w faktyczne mi dobre miejsce, a nie tak jak tutaj. Dobra, plan jest taki, że nasze ścieki chyba niedługo stąd wypłyną i to jest dobra wiadomość. Świetnie, wyrzućmy naszą rodurę stąd, dobra, bo jest zbędna. I teraz tak, zastanówmy się, co tutaj się właściwie dzieje. Okej, to jest po prostu istny korek, ponieważ to jest chyba jedyny port. Tak, jedyny port w naszym mieście. A ja stwierdziłem, że jak go wybuduję w co najmniej dziwny sposób, przynajmniej w tym bardzo odjechanym zjeździe, to jest tylko troszeczkę ostry. Może byśmy coś z tym zrobili. No ma, nie, bo to jest kampus, a kampus się zwie to, także nie zajmujemy się takimi rzeczami. Pomijając to, że aktualnie jedna rzecz chce się budować w tym mieście. I oczywiście chyba wszyscy wiecie, o czym ja mówię. Także dajmy im tutaj kawałek miejsca jeszcze dla naszego przemysłu, który chce się ewidentnie teraz bardzo budować, więc dajmy mu tutaj miejsce, gdzie by mógł się budować. I od razu zróbmy nasze biura, które też zaczęliśmy budować w nowej części obok naszego kampusu humanistycznego. Tak, bo tam też się tym zajmujemy. Więc proszę bardzo, tutaj. Wy to jesteście chyba już prawdopodobnie oglądaliście odcinek nowy z metra. Ja jeszcze jakoś nie zmontowałem, jak nagrywam to. Więc no, co najmniej ciekawy, no, co najmniej ciekawy. Tu jakiś tor odstawiony. Świetnie. Dobra, czy wy jesteście tutaj w dzielnicy? Jesteście w dzielnicy, świetnie. Czy macie tutaj wodę? Pewnie nie macie wszędzie wody. Bym się zdziwił. O, prawie wszędzie. No dobra. Tu się prawie zdziwiłem. I to ja bardzo dobrą stronę się zdziwiłem. Tak, bo tutaj są tramwaje, które mają osobną komunikację, już zapomniałem o tym. Bo tutaj jest właściwie miasto państwo. Tak, ale kiedyś tutaj nie zrobimy połączenia, bo to na razie tak dziwnie wygląda. A jakieś połączenie to nie będą musieli mieć później z tym wszystkim. Tak samo jak tutaj jest nasza kolej jednoczna, która przyjeżdża. Ale właściwej komunikacji z miastem poza tą jedną linią metra, którą mają, to nie mają.
No, ale dobra. To tak, jest pomysł taki, aby postawić nasz port. Jeden tutaj na dole, gdzieś w tym rejonie, przy okazji z punktem dla promów, aby nasza humanistyczna mieli własny port i mogli samemu ściągać multum ludzi. W ogóle wbiliśmy kolejny poziom, już z tego co widzę, więc i tak jest całkiem nieźle. Ale z tego co widziałem, poczekajcie, zetknijmy sobie. Tak, to do naszego kampusu tutaj drzwiami i oknami aktualnie ludzie biją. No i tak, mamy tutaj naszą nową część wysokiej IT w ogóle, odjechana część w skrócie. I my ją sobie zrobimy, aby była bardziej odjechana, to tak, tutaj musimy sobie zrobić nasz wał. I on, żeby był ładnie wyglądał i zrobimy mu to oczywiście jakąś jeszcze ścieżkę później i inne takie etc. Okej. Prawie to ładnie wygląda. Podnieśmy trochę jeszcze grunt tutaj. Bo te budynki tutaj są na takim tym i my też chcemy, żeby to wszystko było na takim tym. Dobra, chyba teraz będzie dobrze. I sobie odhaczmy to na dwa dalej, tak. Dobra. I sobie zróbmy, żeby się kończyło to gdzieś tutaj. No i idealnie mamy na tyle miejsca, że może nawet jakieś tutaj parki jeszcze wejdą, świetnie. Dobra, i tutaj dalej teraz rozbudowujemy tą część, bo kampus to poczekamy, aż się skończy rok akademicki, więc przyspieszmy na maksa czas. Wtedy na maksa będziemy mieli po pierwsze zysk, a po drugie jeszcze inne rzeczy. Dobra, także to nam idzie. A ty na razie nasz tutaj ten magiczny wał, dociągnijmy ciebie, włączmy to. Wyłączmy to. No może na razie gdzieś dotąd. Zobaczymy, jak to będzie się tutaj dalej rozwijać. Natomiast tutaj ta część, w ogóle tutaj im będzie trzeba puścić tramwaj później, tak? Na jednej z tych ulic będzie jeździć tramwaj. Nie wiem jeszcze na której, ale na jednej z nich trzeba będzie koniecznie puścić tramwaj, ponieważ u nich ta komunikacja tutaj jest tragiczna, bo nawet nie mają aktualnie autobusu. Nie wiem czemu, ale jakoś takim po prostu nawet jeszcze nie wiem. I nawet jakoś jeszcze nie puściłem po prostu. Dobra, no i tutaj sobie powiększmy naszą dzielnicę, bo tutaj jest duży, piękny przemysł IT. Wysokiego IT oczywiście. Więc proszę bardzo. I w międzyczasie, co zrobiłem pomiędzy odcinkami, a właściwie przed chwilą, dorobiłem tutaj kładkę dla pieszych, aby oni mogli tutaj dojść, ponieważ nasze IT nie miały żadnej komunikacji, a teraz mają połączenie po pierwsze z pociągiem, tym tutejszym. Ale jeszcze da się chyba poprawić, co do dojścia. Tak, zaraz to zrobimy może nawet. Myśmy zrobili kładkę stąd, tu. Dobra, zróbmy to. Bo nasz tutaj w ogóle to wszystko pęka w szwach. Jest pięknie, pięknie, ludzie zaczęli nam z tego wszystkiego korzystać. Dobra, zróbmy sobie naszą piękną ścieżkę kampusową. Stąd by szło to raz, dwa, trzy. Okej, okay, podłączyło się. Uuu, wbiliśmy 55 tysięcy ludzi. Nowy kawałek, a decydziła... Chwila, my już wbiliśmy na maksymalną populację. Wow, szybko to poszło. Okej, okay, mamy międzynarodowy port lotniczy. Wiecie, to brzmi jak multum ludzi do... Taki port postawimy sobie przy kolejnym, ostatnim miejscu. Ale to, że mamy duże lotnisko towarowe, to będzie nawet bardzo dobra wiadomość. Ale tym się nie zajmiemy dzisiaj chyba. Nie, dzisiaj się zajmiemy bardziej kampusami już faktycznie. Jeszcze dużo jest tutaj rzeczy w tych odcinkach do zrobienia, a ja niedługo chciałem kończyć ogólnie serię Cities. Aj, niełatwo to zrobić. Niełatwo. No ma, jak zrobimy takie przejście im tutaj, jestem przekonany, że będą z niego korzystać, jak widzimy, już ludzie z niego korzystają, bo mają idealne dojście do pociągów, a oni tu nie mieli dojścia. Mieli tylko naszą kolej jednoszynową. I widzę, że nawet do tej jednoszynówki idą teraz stąd. Ciekawe. To jest akurat już ciekawe. Dobra, nasze biura, jak widać na załącznym obrazku, uwielbiają nasze nowe rejony do biury, do budowania się. Możliwe dlatego, że nasza część tutaj... Tak, tu się zabudowali, no ale akurat nie będę tutaj nic zrzędzić, ponieważ dobrze, że się budują tu i tu. Pomijając to, że tutaj nasza ta część, o, kolejowa, jest do przebudowy dosyć gruntownej, kiedyś tam może, to jest dobrze. I zobaczmy, w ogóle tutaj są, tak, tutaj dojeżdżają dwa pociągi, się teraz zastanowiłem. Dokąd one dojeżdżają, bo one jadą tutaj stąd i obydwa tutaj zjeżdżają, okej. Okay. Gdzie one jadą? Nie, obydwa jadą na tą stację, ale czemu tutaj obydwa jadą tędy? Tak, bo tutaj tą stację faktycznie ją kiedyś tam wmontowaliśmy w
ciekawym sposobem w środek. A, jedna jedzie do tamtej części, a druga jedzie do tutaj tej części. Okej, okay, dobra, może być. Natomiast nasza kolej jednoszynowa, która tutaj jedzie, o... My ją tu prawdopodobnie niedługo to przebudujemy na większy węzeł i tutaj dodamy przesiadkę, bo to jest chyba będzie niezły pomysł. Przesiadki pomiędzy takimi punktami to jest coś, co naprawdę motywuje ludzi. Dobrze, zobaczmy jak tam idziemy do naszego kolejnego poziomu. Tutaj. No i jeszcze z pół roku akademickiego nam zostało niestety. Niestety, stety oczywiście. To jest nasze metro. Więc zacznijmy pracować nad tym, co jest dla nas ważne, czyli statkami. Tu widzimy, że kolejny do nas płynie. To zobaczmy, jakie oni są napełnione. A, blisko było. Stój. Stuwa, okej. Okay. I ten też, 79. A odpływają? Bardziej puste. Bardzo dobrze, nikt nas nie chce opuszczać. O, nawet bardzo puste. Świetnie, ale nie, ten port po prostu jest to jakiś nie wiadomo co. Czy ja to dobrze rozumiem, że za chwilę jest mecz? 25, 12, tak, to jest za chwilę mecz będzie. To się, jakkolwiek tu można nazwać to meczem. To sobie popatrzymy może za chwilę. Ale to bardzo dobrze. A, no i tu zrobiłem wejście do parku. Dzięki temu mamy teraz tutaj pewnie mega zyski, zobaczmy. No. Nawet byśmy mogli podnieść to właściwie. Bo tutaj to jest po prostu multum ludzi chodzi, bo tu jest bardzo obfity park, jeżeli chodzi o tego typu atrakcje. Tak samo jak nasz autobus, o ten tu, już jest lepiej, bo puściliśmy drugi autobus, który i zabiera bezpośrednio stąd, tutaj, do naszej kolei jednoszynowej, bo oni po prostu są zbyt leniwi, żeby chodzić. Ale nasz autobus, o ten, też ma dosyć duże obroty. Jak możecie zauważyć, tu jest 140 osób na niego czeka. 86 osób dalej tutaj czeka, żeby dojechać do kampusu. Co oznacza, iż naprawdę ludzie zaczęli korzystać z naszego kampusu, co jestem bardzo oczywiście wdzięczny. O, i widzę, że prąd siadł. Jak to prąd siadł? Legaj. Bo my chcieliśmy, żeby ten mecz nie był odwołany. To czemu nam prąd siadł? Mamy go po prostu za mało. Bo ja wyburzyłem się jedną linię tutaj, ale to najwyraźniej nie to. Okej, okay, trzeba postawić kolejną elektrownię. Tutaj ta pięknie tak stoi. Kolejną postawmy trochę wyżej od niej. Dobra. Może tutaj. Cyk, 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 cyk. Tutaj sobie zrobimy miejsce. I od tramwaju będą ludzie mogli tutaj już sobie dojść, jacyś pracownicy, to już umówmy się szczerze, to jest... Raczej ich tutaj jakoś strasznie dużo nie ma, no. Jakby to byli nasi, moi główni ludzie, którzy mówią, gdzie ma jeździć tramwaj. No i postawmy sobie naszą elektrownię. Oczywiście... A, bo my możemy postawić już to cudo. Morską elektrownię geotermalną. Poczekaj, bo to jest chyba jeszcze bardziej propozycja nie do odrzucenia. A ponieważ mamy tutaj nasz nowy wał, to byłoby to chyba nawet wręcz wskazane. Nie, przy tym wale nie możemy tego postawić. Ale jakbyśmy to postawili tutaj, to ja to widzę naprawdę. Aha. Tutaj nie zmieścimy, bo tam jest to. No poczekaj, znajdźmy jakieś piękne miejsce, gdzie byśmy go mogli wsadzić. Tu mamy bardzo przemysłową część i to byłoby chyba jedno z tych lepszych miejsc. Ale to też ogólnie ładnie wygląda. Poza tym, że jest bardzo głośne, jak widzimy. To takie coś pływające to ładnie wygląda zawsze. Nie chciałbym tego jakoś wyrzucić z miasta daleko, ale chyba się nie da. Dobra, tu jest nasza ta część przemysłowa, to niech będzie przemysłowa. Sobie postawimy. Nie wiem, postawił to gdzieś tu właśnie, o. Tu, gdzie i tak nic się nie wybuduje. Tutaj się ewidentnie nic nie wybuduje. Proszę bardzo, pod mostem będzie nam zasysać. I to jeszcze tak ładnie wygląda. Dobra, mamy nasz prąd, a tutaj jakby coś kiedyś może jeszcze to wykorzystamy. Póki co nie. Dobra. I tutaj możemy sobie to jeszcze trochę wyrównać, ponieważ tego nie wykorzystujemy aktualnie. No bo tu jeszcze autobus jeździ. A, to jest pełna komunikacja. Chyba ten autobus w ogóle miałem usunąć z tego, co pamiętam. Bo on jeździ tylko i wyłącznie tutaj. Mamy teraz tutaj tramwaj. A, bo tramwaj kiedyś usuniemy. Dobra, nieważne. Ważne są rzeczy, jak tam idzie tutaj. Jak powiedzmy, że to odwołali, bo nie było prądu, to się załamie. Nie. Świetnie. Jest teraz.
Powinniście się już wyjść. Gdzie są moje piękne trybuny? O, słyszę. Słyszę ludzi. O, mamy czyndelki. Okej. I zaraz zobaczymy, pewnie będą biegać. Trybuny? A, to są puste. To jest puste. No dobra, nie będzie, że są niby pełne. Okej, okay, oni tutaj ładnie podskakują sobie, a nikt nie biegnie. Czy to taka jest animacja piękna? Myślałem, że ktoś tu będzie biegać, czy coś. Jak są skokotyczce i inne rzeczy. O, jest, ruszyli. Ruszyli, biegną, biegną. I nie widzę ich. Chcą być. O, tutaj już są. Skokotyczce. Czekajcie. Zwolnijmy. Teraz to będę je wszystko tutaj dobrze widzieć. A, nawet faktycznie tutaj coś jest. Biegną, biegną, biegną. Patrzcie, patrzcie. Biegną. Przerzućmy się na lepszą postać. Nie. Gdzie jest mój ulubiony człowiek? Jest. Dobra. Mewa, atakuj. Ale proszę bardzo, tutaj biegną. I kto będzie pierwszy? A, kobieta była pierwsza. Chyba, tak mi się wydaje. Nie chcę oczywiście nikogo tutaj ocenić. Ale dobra, widzę, że tutaj całkiem ładnie to wygląda. Zobaczmy, czy jak kliknę na tych ludzi, da się kliknąć na tych ludzi. Jest, da się. Dawaj, dawaj. A, oni się nawet przesuwają, to jest faktyczna animacja. Co z tego, że są dwie osoby, ale... Nie ma, nie mogę ich kliknąć. Mamy zgon, to jest pewne. I tutaj daleko jest... No, jest tam. No to nie jest aż tak tragicznie. Zastanawiam, czy faktycznie jest gdzieś bardzo, bardzo daleko. Tutaj jest dosyć dużo miejsca na taki budynek. To sobie go postawimy. I nasze biura się już zabudowały też ładnie, pięknie tutaj. W tymże miejscu. Dobra, zobaczmy, jak jest z kolei tutaj. Czemu nam studenci zeszli? Czemu spadli nam studenci? Naprawdę było dobrze. Jest na minusie. Zaczyna schodzić, brakować tam studentów. Mam nadzieję, że to nie jest przez to, bo on obecnie trwa ten mecz. Niedobrze. Dobrze, to zanim zajmiemy się handlem, tutaj to zbudowam, to pomyślmy, gdzie możemy postawić, zwolnimy czas w takim wypadku, gdzie możemy postawić nasze piękne promy. Promy bym wrzucił, w sensie statki. Okej, możemy je wrzucić najdalej gdzieś tutaj i chyba to będzie to miejsce. Bo tutaj chciałbym zostawić taką w miarę otwartą przestrzeń. Tak. Co tutaj tej górki. A nie chciałbym też zakłócać z tamtym drugim planem. W ogóle tutaj jego coś można też postawić. No, bo one tutaj dopłyną. Tak, bo je można wrzucić gdziekolwiek. Gdziekolwiek, gdzie znajdą swoją ścieżkę. A tutaj akurat jest dosyć dużo miejsc. Bo ten prom został dosyć logicznie poprowadzony, dzięki czemu to dobrze działa. No ale na przykład tutaj będzie jeszcze niedługo jakiś... O! I tutaj zrobiłem zjazd. Też taki dosyć ładny, piękny. No a zobaczmy, jak tu te miasta, ta dzielnica dobrze sobie radzi, to tam nie musimy patrzeć nawet. No to tutaj zrobimy sobie miejsce. Więc aby je zrobić, to musimy zrobić sobie nabrzeże. Proszę bardzo. Nabrzeże... Tak, właściwie nie mogłoby być nawet niedaleko tego, ale nie, zrobimy osobną część. Żeby nie było, że to łączymy, jakieś tam inne. To tutaj sobie to połączmy. O, dobra. Teraz tak, to musimy koniecznie wywalić, bo widzę, że to nam stoi niestety na drodze. Dobra, i teraz tak. Nasze promy będą musiały się zatrzymać, lepiej, żeby się zatrzymywały przed. Niż za. Okej, tutaj już nie znajduję ścieżki. Ale i tak będę musiały później płynąć chyba tą samą trasą. Jakby to zrobić? Bo chciałem, żeby tu mieli osobny punkt promowy.
Musielibyśmy jakoś to aż tutaj dociągnąć. A to już mi zakłóca mój koncepcję. To tutaj postawmy to. I okej, nie będziemy tutaj, nie będziemy po prostu tego robić. Dobra. I stąd sobie wykręcimy. Okej. Teraz w ogóle zauważyłem, że to jest trochę podniesione. Weźmy tu, wyrównajmy ten teren. Czekaj. O. Dobra. I tutaj wyrównajmy go, żeby było też tak. No i teraz się powinno dobrze postawić. Naciskam te powinno. To jest City Skylines, tak? Tutaj nie ma powinno i będzie. Tutaj jak mi się spodoba. Dobra. Co i tak nie potwierdza regułę, że nie ma lepszej gry aktualnie niż City Skylines, jeżeli chodzi o City Builder, chociaż ma się pojawić niedługo, może. Są pogłoski, że wyjdzie City Skylines 2, ale nie wiem. Naprawdę bym się zdziwił. Znaczy, nie to, że nie czekam, ale bym się zdziwił. No to jest góra. Bo nie sądzę, żeby tak szybko wyszła kolejna część. A poza tym, co oni by tam mieli poprawić? Oni tych swoich błędów po prostu nie chcą poprawić, bo jeszcze mają parę dodatków. No ma, ta vloga pięknie wygląda, jak idzie do góry. Tylko ten wał mi się nie podoba. No dobra, niech będzie. Niech będzie w ten sposób. A nasze promy trzeba je postawić jeszcze raz. Tak, bo się zastanawiam, czy po prostu nie zrobić sobie tutaj takiego pięknego punktu. Chyba go zrobimy. No to dobra, czekaj, to tu się jakieś rozgałęzienie widzę. Wodne rozgałęzienie. Gdzie ona jest? Promy. Dobra. Czy tutaj cały czas nam chwyta? Tak, chwyta. Okej, no to możemy sobie dzięki temu chwytaniu może zrobić jakiś prosty zakręt. Żeby nam tutaj on tutaj po prostu wykręcał. O, tak. Tak, i tutaj no i tutaj musi płynąć wzdłuż linii brzegowej, bo nie ma innego boku. No, to wywalmy i teraz postawmy tutaj kolejny właśnie punkt. Tego sobie trochę cofniemy. Tak, to będzie tak trochę cofnięty. Uż ty, nie w ten sposób. No, w ten. Aby po prostu tutaj było trochę to zachowane w miarę i tak proporcja. Proporcja wyglądu. I sobie postawmy to tutaj. O, co nie? Okej, whatever. Nie, no dobra, wyrównajmy to trochę. A, tu się w ogóle coś ścięło. No dobra, to już jak się ścięło, to nie będę już z tym walczyć. I tutaj sobie zróbmy właśnie, o. No tu teoretycznie, moglibyśmy, i to nie jest głupi pomysł, żeby tu zrobić sobie przystanek promowy. Mówiąc to, że tutaj jest SMS-a, co nie, to my gdybyśmy tutaj zrobili nasz przystanek, to byłoby to. Tylko tutaj będzie to trochę trudne, jeżeli chodzi o grunt, ale czekajcie, spróbujmy. O, tutaj widzę, że nam się zrobiła ładna przestrzeń. Czy ja dobrze widzę, że tutaj, że to się nie uznaje jako miejsce do... Przestawmy go. Poczekaj, nie w ten sposób, bo teraz tutaj nam się nigdzie nie przestawi. Wyrównaj tutaj ten grunt. Trzeba go jeszcze raz postawić. Coś się ewidentnie zepsuło. A teraz to się w ogóle zepsuło. To ma być nisko osadzone. O, dobra. I teraz to mamy to wszystko, co chciałem. Także tu sobie wyrównajmy grunt. Tu tak samo w tą stronę. I nasza kolejka górska by tutaj się zatrzymywała. To jest co najmniej ciekawy pomysł. Co najmniej ciekawy i powiedziałbym odjechany pomysł. Ale czemu by nie? Powiedział, świat należy do osób wariatów. To tutaj sobie zróbmy miejsce, proszę bardzo, nie takie, o takie. Bardziej tutaj schowane do tego. Teraz pytanie, czy to nie będzie zbyt ostry kąt. W sensie zbyt... Nie, no to dobrze. Okej. Okay. Statek jakiś zatykany. Świetnie.
Nie, te wyższe słupy mi się bardziej podobają. O, takie. No, dokładnie. Takie, tu nawet by chyba na jeden słup by to wszystko weszło. No teraz trochę to skróciliśmy. No, bez kitu. Okej. No i jak to ładnie wygląda. Nie, żartowałem. Nieładnie wygląda, jak ty tu nagle schodzi w dół. Tu i tu. Nie, to pójdźmy sobie tutaj już nad wodą, jak to tak wygląda już jakieś odjechanie. To my tutaj już faktycznie to zróbmy, żeby to sobie po cichu tutaj nad wodą się sunęło. O, i stąd się byś podłączył z tym. Tylko tak. Tutaj jest nasz statek. Tutaj trzeba podciągnąć, tutaj dojdzie do tego miejsca. Dobra, to wywal. Teraz musimy tutaj szybko naprostować wszystkie miejsca i żeby i przyspieszyć na maksa czas, żeby to zaczęło znowu wtedy bić. I tutaj wyrównać teren. Dobra, i puśćmy nasze linie promowe, aby wszystko przez ten port płynęło. Tak, bo to będzie po prostu dobry punkt środkowy przy okazji promu. Dobra, no i stąd. Cyk. Cyk. Nam się drut to zwalił, ale drut sobie łatwo naprawimy. Cyk. To nie było trudne. No i to jest CT scan, tak? Ono ma swoje własne bugi i własne pomysły na życie. Dobra, tutaj sobie to doszło i stąd tutaj jeszcze płynie osobna linia. No i ja sobie dorzucimy, aby tutaj sobie wpływało. Damy. To mamy właściwie wszystko zrobione. Dobra, teraz trzeba tylko chwilę poczekać, aż się ty to wszystko poustawia. Okej, okay, żółta linia raz. Żółta linia 2. Różowa linia raz. Różowa linia 2. Cztery linie właściwie w teorii się zatrzymują na tym, co jest dużą ilością, ale mniej mi nadzieję, że to sobie poradzi spokojnie z tym. Nasze bramy działają i tu nie ma prądu. Czy on jest potrzebny? On by się przydał. Połowicznie widzę, że tutaj się podzielili. Kto chciałby prąd, a kto nie chciałby prądu, dobra? I ty jesteś zalany. No to jest chwilowe. Tak, akurat jestem przekonany, to jest chwilowe. Dobra. Tutaj wjazd do tunelu. I tak. Tutaj. I tutaj, jakby się to udało jakoś podłączyć, bo byłbym w niebo wzięty, ale to będzie z kategorii cudem wzięte. Okej. Okay. Trzeba było to już przedłużyć. Widzę właśnie. Dobra. Powiedzmy, że dojdziesz sobie tutaj i później. No i to będzie zakręcona droga. Okej, okay. I tutaj się podłączysz. Dobra. Weźmy to, żeby to bardziej mi tutaj wyszło. Chyba tu widziałem jakiś. A, to był prom. Się zastanawiałem, czy coś już dużego mi tutaj płynęło. Byłem już taki zachwycony. O, tak. Ale nie, to był prom. Okej. Tutaj. I tutaj dojdziesz. Dobra. I teraz tak, tutaj się to ładnie zakręca. Tutaj widzę, że tu jest tłum. Ciekawe, dokąd oni. Nie, nikt chyba tutaj jeszcze nie chce. O, ktoś chce do promu. No, to bardzo ładnie. Teraz się zastanawiam, że faktycznie, jakbyśmy tutaj mimo wszystko zrobili ten punkt promowy, to by nam to ładnie tutaj ruszyło. No, bo widzę, że trzeba kończyć odcinek. Przyspieszmy na maksa czas, bo chcę, żebyśmy byli kolejny etap tutaj, ale tutaj nie widzę, żebyśmy byli w stanie cokolwiek tutaj zrobić. Wsparcie dla fanklubu. Zwiększy szanse na wygranie u siebie i na wyjeździe o 7%. Koszt. Dobra.
jakkolwiek humaniści są WF-istami, to wracajcie tutaj ludzie do nauki, bo ewidentnie dużo was zniknęło. I jest, wygrana, świetnie, czyli zarobiliśmy, czyli byli zadowoleni wszyscy. No to bardzo dobrze. Mnie dużo ludzi przed chwilą wyszło i większość pewnie poszła, nie wiem, czy na kolej jednoszynową, nie, pewnie do promu wracają. Nie, pewnie na miasto chyba pojechali, bo nie ma ich ani tu, ani tu. No to to jeszcze lepiej. No a jak tam w naszej tutaj szkole pedagogicznej nauczyciele się uczą? No, nie tak dobrze. Akademiki? Okej, okay. Ktoś tam jest. Tutaj też i nasz instytut. Klub teatralny. O, mało osób. Jak na ten teatr. I tutaj z tego co pamiętam jest zielona. Tak, zielona jest. No i widzę, że tutaj ktoś z tego korzysta. Wow. A no w sumie rzeczywiście to jest niezły skrót. Bo nie ma podjazdu. Tak, bo tutaj zrobiliśmy to trochę źle. Chyba wiem, co trzeba było zrobić. Zamiast takiego wymyślnego przeze mnie o podjazdu, po prostu trzeba było zrobić. Wiem, co trzeba było. Ja już wiem, co trzeba było zrobić. Patrzcie. Patrzcie i się uczcie, chociaż właściwie powinien to mówić do siebie. Cyk. Dobra, to sobie sprostujmy tę ścieżkę, bo ona nam kieruje niezłe zakrętasy dzięki temu. Okej, okay, i stąd cyk, 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 to jest ta ścieżka. Raz, dwa. Raz. I tutaj wyjdź. Okej, okay, dobra, no i teraz powinno być dobrze. No i ostatnią rzeczą, jaką dzisiaj bym się zajął, to nie jest ten wielki popyt na przemysł, który widzimy na załącznym obrazku. Nie, to nie jest to. Nawet w pozorach. To jest coś, czym się bardziej bym chciał zająć, a mianowicie rozbudową tutaj. A, no tutaj tak musimy się oddalić. No tak, musimy to. To musimy. To jest rozbudowa tutaj tej części handlowej, która nam naprawdę ładnie zadowala tą dzielnicę, bo ludzie chcą tędy jeździć. Pomijając to, że tutaj musimy zrobić jakieś szybsze połączenie i tutaj to jest przebudowa, tutaj ma być duży dworzec powstać niedługo. To tak, to faktycznie trzeba to pokręcić. Prawdopodobnie tutaj wciśniemy duży dworzec. Oczywiście tutaj górka jest. O, to nawet lepiej, to przejedzie wszystko górą. O, to ładnie wygląda. To nawet mi to ładnie wygląda, jeżeli byśmy to tak wszystko porobili tutaj. Ten tramwaj. Szkoda, że ten tramwaj trzeba byłoby wyrzucić. No ale no cóż. Nie wszystko jest takie proste. Gdybyśmy tramwaj. Trochę trzeba było tą dzielnicę po prostu przedstawić może. Albo by tramwaj został i by dojeżdżał tutaj w jedno miejsce do tej dzielnicy, nawet jechał, przejeżdżał swoim własnym mostem na drugą stronę. No a to jest pomysł. Żebym nie zapomniał, bo wiecie, jaki ja jestem zapominalski. Sobie tutaj postawię i nazwę to, że tutaj ma być duży dworzec. To wtedy będziemy mieli duże pociągi, dlatego tutaj postawimy. Dobra, to mamy już zapełnione, że to będzie, natomiast nie zapewniliśmy sobie tutaj jeszcze naszego przemysłu, w sensie przemysłu, tak, handlu. I my go zaraz właśnie zrobimy, zapewnimy sobie go w sensie. Dobra. Okej, i tutaj będzie jedna po prostu droga, która będzie się ciągnąć. Taki wał właściwie sobie zrobimy. Coś w tego typu, jak jest kółeczko wał wielkim. Tam też to coś ciekawe nam wyszło. Dobra, tylko tak, to trzeba. To najpierw wywalmy tutaj to. A, jednak nie. Jest, jest, jest. W ogóle w kolejnym odcinku może byśmy się w końcu stali z starostami, bo one też tutaj. Też one tutaj mają się niedługo pojawić, ale na razie jeszcze, jak może zauważyliście, nie miałem okazji do nich dobić. Więc tutaj sobie. Nie, to wszystko będzie na tym poziomie. No. Zbuduj więcej terenów przemysłowych. Tak, wiem, wiem, zauważyłem. Niedługo. Wkrótce. Wkrótce, już wkrótce na moim kanale. Czy faktycznie będzie tego więcej. Ale to nie w dzisiejszym. To nie w dzisiejszym odcinku, może poza odcinkiem. No, to nawet nie jest głupi pomysł. Okej. Okay. Także stąd tu to.
I zaczniemy sobie może właściwie od tego miejsca, gdzie tu już by się to nawet przydało. A skoro by się przydało, to tutaj też trzeba podnieść teren, żebym miał do czego w ogóle wyrównać. Bo to niestety inaczej nie działa. Okej. Okay. Dobra. I tutaj to już sobie nawet wyrównać. Dobra, i tutaj sobie wyrównajmy. I tutaj sobie... O, proszę bardzo. Dobra. I tak, tu właśnie widzę. Nasze promy tutaj też będą musiały inaczej płynąć. To się one tutaj tylko płyną do hubu swojego czasami. Jak to po angielsku pieni się depot. Ferries depot. Tak to się jakoś po angielsku zwie. Okej. Okay. I tutaj zaczniemy sobie po prostu to zakręcać, wykręcać względem tego tutaj to po prostu wszystkiego. O, co nie? No i tu widzę, że trzeba podejść frem. Tak? Tak. Dobra. Chyba nie wbijemy tego kolejnego dzisiaj poziomu listy. Ale byliśmy blisko. Widzieliście sami, że byliśmy naprawdę dzisiaj już blisko tego. Dobra, i postawmy sobie to jeszcze raz, bo nasze promy za chwilę zaczną... chwilę, jak to? Jak my pływamy bez naszego punktu startowego? One mają chwilę do tlaga, ale później... chwilę, jak to? I znikają. I nie, to nie jest dobra wiadomość. Dobra, i tutaj sobie postawimy, powiem wam więcej, dworzec... tak, taki promowy. Tutaj widzę, że trzeba wyrównać ten teren. Że trzeba trochę to wyrównać, bo tutaj to jest dobra miejscówka, po pierwsze na ten depot, jak to ja bym to nazwałem, i na inne rzeczy. Więc tak, najpierw to, ty niż tutaj, i później tutaj kawałek dalej będzie ten kolejny budynek, który już właśnie wyburzyłem, postawiłem, wyburzyłem, nie wiem czy tego w sumie postawiłem, chyba nie, nawet może i dobrze. No, proszę bardzo. I wy stąd będziecie tutaj płynąć tutaj. Jakieś dodatkowe ptamy tam doprowadzimy. Tutaj są tak, pod tym są faktycznie dwa miejsca niby, ale one są tak bardzo kuta pazurem, jeżeli chodzi o wygodę. Stąd tutaj sobie zrobimy jedno podłączenie, to na pewno. I gdzieś stąd tu odbijemy. O! Sobie, a nie, tu możemy nawet bardziej skręcić, widzę. I tu sobie dopłyniemy do tej strony, to będziemy mieli podłączenie, bo tu będą autobusy rozjeżdżać się na te wszystkie dzielnice. Wszystkie poddzielnice i tego typu inne rzeczy. No, włączmy play. Aha, woda chwilę przejdzie i zaraz zniknie. To jest tylko chwilowy etap, proszę się nie martwić, drodzy mieszkańcy. Tutaj widzę, że się z tym nie dogadamy. No dobra, niech będzie. Niech będzie po jego myśli. Czasami trzeba się z nim zgodzić. I tutaj czasami jest to częściej niż by się chciało. Co jest jeszcze większym, nad czym bardzo ubolewam. I tutaj oczywiście, tak jak zawsze, nad wodą jest droga z rowerami. To jest po prostu według mnie dobre podejście do tego tematu. Tu sobie będziesz skręcać. A nie, tu sobie nawet zrobimy drogę większą. Czekaj. Tutaj wyrównaj do tej. O, a stąd będzie tutaj dojazd. Dobra. No i tu będzie się to powoli po prostu rozwijać. Cyk, cyk. Dobra, no i widzę, że się... I widzę, że całkiem nieźle. Tramwaje tutaj też się kiedyś pojawią, tak żeby nie było. I zobaczmy, tak, tu jakiś handel był, to sobie go dociągniemy na razie do tej części i później będziemy myśleć, co z nim zrobić, jak go rozwijać i jakie tam inne rzeczy. Więc proszę bardzo, na razie do tego skrzyżowania możecie się budować. Przy okazji trzeba wyciszyć autostradę tutaj, bo ja jestem przekonany, że jakkolwiek nasze biura nie są wysokie, to osoby nawet w dolnych piętrach nie są tym zachwycone. Dobra,
budynki widzę, że nie są też jakoś strasznie zachwycone tym, ale dobra. Okej, okay, tutaj tu jest mała ta autostrada. No tego najwyraźniej wcześniej nie założyłem. No i tutaj tak samo już na przyszłość wyciszę. I później jakieś połączenia pomiędzy jedną a drugą częścią poza ścieżkami pieszymi też zrobimy. Dobra, no i tak widzimy. Prace naukowe, poziom cały czas jak nieznany, tak nieznany. Praca naukowa 1, studenci 6. Byliśmy dużo wyżej wcześniej. Atrakcyjność kampusu trochę wzrosła. Jakiś jeden projekt, zdobyte trofea sportowe, no coś tam ruszyło się. Dwie imprezy toga party. I tamta państwowa atrakcyjności straciła, ciekawe. Może jakiś budynek postawiłem. Cztery projekty poszły. Jedna praca naukowa sfinansowana, jakaś większa. Dwie imprezy były, studentów podskoczyło trochę. Okej, okay. No ma. To oczywiście wchodzimy tutaj w prace naukowe, na koniec, na kolejne. Możemy... I z takim możemy przyznać. I druga szkoła, nasza tutaj humanistyczna. Kinematografia nam całkiem nieźle idzie. Podciągnijmy do 7. I miejmy nadzieję, że ludzie wrócą. Widzę, że ludzie wrócą. Możliwe, że to jest przez to, ale nie jestem w 100% przekonany. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Cześć!